zdajemy to, co ludziom jest potrzebne do życia. Pojemniki na wodę, koce, materace. Co miesiąc rozdajemy pakiety żywnościowe. 13 stycznia Bielsko-Białą odwiedziła Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. W siedzibie Liceum Plastycznego oraz w auli Wyższej Szkoły Administracji spotkała się z bielską młodzieżą, opowiadając o działaniach humanitarnych na całym świecie i przede wszystkim o pomocy dla Syrii. Sporo mam takich spotkań, to są pierwsze w tym roku. Dwa dni temu byłam w Żywcu. Bardzo chętnie jeżdżę na takie spotkania, bo właściwie to, co ludzi najbardziej przekonuje i jak do ludzi można najlepiej dotrzeć, to jest przez świadectwo. Ja mówię o tym, co widziałam, co przeżyłam, co zrobiłam, o tym, co robi Polska Akcja Humanitarna. Popieram to zdjęciami, filmami i to jest najlepszy sposób na dotarcie do świadomości ludzi, którzy żyją w bezpiecznym świecie. Którzy nawet nie wiedzą, jak jest im dobrze. Tak? A ja myślę, że dzisiaj jesteśmy zobowiązani do tego, żeby wiedzieć, że ta informacja dociera do nas bardzo bezpośrednio. Ja tutaj mówiłam nawet o tym, że nawet jakby ktoś chciał, to mógł nawiązać kontakt z kimś z Aleppo przez internet. Prawda? Więc można było być bezpośrednim świadkiem tego, co się dzieje. Więc to zobowiązuje do pomocy. No nie możemy tych ludzi pozostawić samych. Tym bardziej, że my kiedyś jako kraj doznawaliśmy ogromnej pomocy i nadal jej doznajemy, bo dzięki Unii Europejskiej mamy lepsze drogi. Przyjechałam tutaj do Bielska-Białej autostradą. Alhamdulillah rabbil alamin honi amanna shwaya wladna aman wlad al-darb wlad al-gharat alayna kunna bi halab kun nahar. Wizyta Janiny Ochojskiej w Bielsku-Białej związana jest z działaniami grupy Bielszczanie dla Aleppo, która chce wesprzeć polską akcję humanitarną w pomocy dla Syrii. Pod koniec grudnia mieliśmy do czynienia z ogromnym wzrostem zainteresowania Syrią w związku z tym, co się tam działo. Oblężenie Aleppo i walki pomiędzy zwolennikami, przeciwnikami Asada pochłonęły ogromne ilości ofiar w cywilach. Nie było możliwości pomocy im, więc jakby tragiczność sytuacji zmusiła nas do reakcji i postanowiliśmy, że w Bielsku, w grupie osób znajomych, które działają w różnych aspektach praw człowieka, że założymy akcję, inicjatywę, w której będziemy chcieli zwracać uwagę na to, co się dzieje w Syrii, bo już z doświadczenia wielu innych sytuacji wiemy, że to działa tylko wtedy, kiedy pojawia się w telewizji, w mediach. Zajmujemy się właśnie też między innymi wywozem śmieci i tam, gdzie toalety nie są podłączone do kanalizacji, to wywozimy również szambą. To może Wam się mało kojarzyć z pomocą humanitarną, ale zadbanie o warunki higieny jest naprawdę niezwykle istotne, bo to tak naprawdę pomaga uratować życie bardzo, bardzo wielu ludzi. Chcieliśmy pomóc właśnie Polskiej Akcji Humanitarnej, bo wiedzieliśmy, że działa tam na miejscu i że przygotowuje się do przyjęcia uchodźców właśnie z Aleppo. No i chcieliśmy też zwrócić uwagę mieszkańców na to, że możemy również we własnym mieście pomagać uchodźcom. I w ten sposób dołączyliśmy też do takiej akcji ogólnopolskiej. Miasta polskie przyjmują syryjską rodzinę z Aleppo. I też w Bielsku-Białej zbieramy podpisy pod petycją do Rady Miejskiej o przyjęcie jednej rodziny z Aleppo. Takiej rodzinie, aby ona mogła tutaj, że tak powiem, się osiedlić po to, żeby stanąć na nogi. I teraz... Znaczy, bardzo się cieszę z takich inicjatyw, które podejmują mieszkańcy różnych miast. Wiem o Żywcu, o Bielsku-Białej, o Tarnowie. Warszawa, Wrocław już przekazały nam środki na pomoc dla Aleppo. No właśnie na tym to polega, tak, że ludzie się skrzykują, chcą coś zrobić dobrego dla ludzi, którzy mieszkają daleko, są w bardzo trudnej sytuacji, a my jesteśmy pośrednikami. I uważam, że jesteśmy dobrymi pośrednikami. Potrafimy zapewnić dobre wydanie tych pieniędzy i skuteczną pomoc. Także każda taka inicjatywa dla nas jest ważna i nawet nie liczy się
tak naprawdę ta kwota, którą się zbierze, ona oczywiście też jest ważna, ale ważna jest przede wszystkim świadomość ludzi, do których dociera, co to znaczy żyć w kraju, w którym jest wojna, która odbiera wszystko. Odbiera najbliższych, odbiera całe posiadane wcześniej bezpieczeństwo, dzieci nie chodzą do szkoły, żyją w bardzo trudnych warunkach, nie mogą się rozwijać, rodzice swoim dzieciom nie mogą zapewnić bezpieczeństwa. No to jest coś, czego my nie możemy akceptować. My naprawdę możemy coś zrobić. Także apeluję do Państwa, weźcie udział w akcji Bielszczanie dla Aleppo. No i liczę na Waszą świadomość i dobroć. We are providing basic and life-saving activities inside Syria to the people who are internally displaced and also for the people who are war affected. So we are providing them with water, with basic. O działaniach związanych z sytuacją w Syrii rozmawialiśmy z Szymonem Kułakowskim. Między innymi rozpoczęcie tej inicjatywy zachęciło mnie, zmobilizowało mnie do tego, żeby przyłączyć się do takiej międzynarodowej akcji Civil March for Aleppo. Ja 26 grudnia rozpocząłem marsz razem z innymi obywatelami, można powiedzieć, Unii Europejskiej, ale nie tylko, bo byli też Syryjczycy, są Syryjczycy, po to, żeby zwrócić uwagę na to. I to jest jakby też poniekąd część nas, Bielszczanie dla Aleppo, wspierają Civil March for Aleppo. Przeszedłem 200 kilometrów razem z innymi ludźmi, bardzo różnymi, którzy w swoich krajach, w sumie obywatele 14 krajów, też robią różne rzeczy właśnie dla uchodźców i dla pokoju i dla wspierania organizacji, które działają na terenie Syrii. I na przykład teraz w przyszłą środę w Grawitacji o 19 robię spotkanie właśnie o tym, jak to wyglądało, jakie są motywacje, jakie są nastroje też w innych krajach w związku z tą sytuacją, która się dzieje w Syrii. Oprócz tego planujemy na 18 lutego koncert. Jeszcze nie wiemy, jaka będzie skala jego, bo to jakby dosyć na gorąco organizujemy. Koncert, który będzie miał takie dwa zasadnicze cele. Pierwszy to jest zbiórka też znowu środków na wsparcie Polskiej Akcji Humanitarnej. Oprócz tego będziemy chcieli zaprosić artystów, którzy swoją twórczością zwracają uwagę na prawa człowieka i konieczność walki o pokój, czyli też działań, które przeciwstawiają się dyskryminacji i takim różnym formom, które doprowadzają do konfliktów i polaryzują społeczeństwo, czyli też warstwa taka edukacyjna. I będziemy chcieli zapraszać też ludzi, którzy są autorytetami w kwestiach i praw człowieka, i działań pokojowych, i obywatelskich, po to, żeby przy okazji też zabawy i zbierania środków, żeby też można było porozmawiać. Czyli chcemy tworzyć taką przestrzeń do rozmowy, bo w tej chwili, niestety w tej chwili nadal, większość rozmowy o Syrii sprowadza się do uprzedzeń i lęku. Czyli takiego abstrakcyjnego dosyć postrzegania ludzi przez pryzmat stworzonych mitów wokół nich. Tam Polska Akcja Humanitarna koncentruje swoją pomoc. Przyjmujemy do obozu nowych uchodźców, którzy docierają do nas. Dostają namioty, dostają to wszystko, co potrzeba do zagospodarowania się. Janina Ochojska powtarza, że działania humanitarne nie tylko w Syrii warto wesprzeć choćby symboliczną złotówką. No, wydawałoby się, że złotówka to jest bardzo niewiele, ale 1 złoty, tyle kosztuje woda dla jednej rodziny na jeden dzień w Syrii. Polska Akcja Humanitarna rozwozi wodę do obozów w Syrii, zarówno w prowincji Idlib, jak i teraz w nowych obozach rozmieszczonych wzdłuż granicy z Turcją. I ta woda ratuje ludziom życie. Oczywiście nie tylko woda, tak, jest potrzebna żywność, są potrzebne ciepłe ubrania, namioty, cała infrastruktura wodno-sanitarna. Ludzie muszą dostać takie warunki, które pozwolą im przetrwać ten czas, kiedy będą mogli wrócić, czyli czas, kiedy skończy się wojna, a kiedy się skończy, tego nie wiemy.
الريح على الشمال نازل في قرية ترابومة. أشكر منظمة العمل الإنساني البولندي على هذه المعونات ولها جزيل الشكر منها. Thank you.